Witam wszystkich. Uratowaliśmy punkt w ostatniej sekundzie. Mecz tak przebiegał, że posiadaliśmy zdecydowaną przewagę, natomiast no tak czasami bywa w piłce. Kontratak, rzut karny i musieliśmy gdzieś tam mocno się nadenerwować i czekać naprawdę do ostatniej sekundy, żeby wyrównać. Cóż, gospodarze starali się nam utrudnić, jak mogli, to spotkanie i to im rzeczywiście się udało. Pewno, że przyjechaliśmy tutaj po zwycięstwo, ale no co, takie są czasami mecze, że nie chciałbym dzisiaj tutaj usprawiedliwiać swoich zawodników czy ich występu, ale na to miało wpływ wiele czynników. Nic, patrzymy tylko na siebie, wszystko jest w naszych rękach. Zostały 4 kolejki i najważniejsze, żebyśmy myśleli o tym, co przed nami. Z racji tego, że faktycznie 4 kolejki nas czekają i bardzo trudne mecze, a dzisiaj można powiedzieć, że po meczu w 93 minucie, a rzut karny już był w 94 wykonywany, zremisowaliśmy, ale nie oszukujmy się, przed meczem wzięlibyśmy w ciemno taki wynik, to raz. Po drugie, ja się cieszę, że wyszedł zespół na boisko. Buduje się dom od fundamentu, grę zespołu od defensywy. Dzisiaj graliśmy bardzo mądrze w defensywie. Myślę, że do minimum zniwelowaliśmy atuty zespołu UKS-u, co nie zmienia faktu, że na pewno dużo pracy jeszcze jest, aby zespół grał lepiej. Natomiast w tym okresie 4 ostatnich kolejek liczy się to, co zdobędziemy i trzeba szukać rozwiązania na kolejny mecz wyjazdowy. Można powiedzieć, że plan na ten mecz był realizowany do 93 minuty wręcz perfekcyjnie, bo zagrożenie ono było, ale nie do końca bramkarz miał sytuację, w której musiał się kunsztem jakimś wielkim wykazać. Ale prawda jest też taka, że trzeba troszkę więcej dołożyć w ofensywie, to jest niezbędne. Myślę, że zawodnicy, którzy wracają po kontuzjach, plus ci, którzy dzisiaj zeszli z boiska z głowami, no niestety spuszczony w dół, ale w szatni już je podnieśli, więc cieszę się, że ten gen zawodnika, który potrafi się podnosić z kolan, jest. Jedno, co jest najważniejsze, to że, i podkreślę to drugi raz, że dzisiaj grała drużyna. Tyle. UKS-owi życzę walki o awans i zdobycia tego awansu, bo grają ładną piłkę, a trenerowi tego sukcesu. Dziękuję.